Raport dostępności 2018 pokazał, że połowa stron internetowych przez nas przebadanych jest niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Co roku rejestrujemy te same błędy, które pojawiają się na stronach. Dotyczą one opisów elementów graficznych, opisów linków, opisów przycisków, elementów nawigacyjnych. To są wszystko elementy, które powodują, że osoby korzystające z aplikacji asystujących, jak na przykład programy powiększające, po prostu nie mogą z tych stron skorzystać. Wiemy, że w obszarze dostępności usług cyfrowych dla osób z niepełnosprawnościami mamy jeszcze w Polsce wiele do zrobienia. Mamy przepisy prawne, które jednak w niewystarczającym stopniu są dzisiaj egzekwowane. Dlatego program, który uruchomi ministerstwo, program Dostępność Plus, ma między innymi temu zapobiec. Poprzez szkolenia dla informatyków, dla osób odpowiedzialnych za dostarczanie usług, dla programistów, autorów i projektantów stron internetowych, tak żeby każda usługa, każdy użytkownik mógł z tego skorzystać. Oprócz raportu dostępności prowadzimy już 9. edycję konkursu Strona internetowa bez barier. To jest taki jedyny konkurs w Polsce, w którym staramy się nagradzać serwisy, nagradzać instytucje, ale również biznes. Kategorii strona niepubliczna powyżej 100 podstron zwyciężył Bank Millennium za serwis www.bankmillennium.pl. Likwidowanie barier cyfrowych, a także infrastrukturalnych i fizycznych jest ważnym elementem strategii biznesowej Banku Millennium. I dlatego też ta nagroda tym bardziej cieszy. Nagroda Strona internetowa bez barier cieszy szczególnie, gdyż jest to potwierdzenie przez ekspertów, że skutecznie likwidujemy bariery cyfrowe i że nasza strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników. Bankowość internetowa i aplikacja są odpowiednio skonstruowane tak, by osoby z niepełnosprawnościami mogły korzystać z nich przy użyciu czytników. Nawigując po stronie, użytkownik, klient może korzystać jedynie z klawiatury bez konieczności używania myszy. Wprowadzamy również inne opcje, które powodują, że korzystanie z aplikacji jest dużo łatwiejsze, chociażby logowanie się odciskiem palca i również w ten sam sposób klienci mogą potwierdzać transakcje dokonywane w internecie. Bariery cyfrowe są bardzo poważne, ponieważ w wielu wypadkach internet jest jedynym oknem na świat dla osób z niepełnosprawnościami. Dla osób niewidomych, dla osób głuchych załatwienie sprawy urzędowej mogłoby być dużo łatwiejsze, jeśli mogłyby to wykonać po prostu przez internet, siedząc w domu przy własnym laptopie.